Moi kochani, dzisiaj taki film typowo informacyjny dla wszystkich tych osób, które w ostatnich dniach zadały mi pytanie, kiedy książka o tym, jak rozmawiać z aniołami, będzie gotowa. Ona od tej chwili jest dostępna w magicznym świecie. I teraz tak, co jest może ważne? Ważne jest to, że zawiera ona wszystkie informacje, które uważałam za ważne, abyście mogli nawiązać kontakt z istotami światła, nazwijmy je tutaj tak umownie aniołami w naszym tym kręgu kulturowym, ale oczywiście książka jest niezależna od tego, jaką religię wyznajecie. Czyli każda osoba, niezależnie od wyznania, może z niej korzystać, ponieważ istoty światła są wszędzie dookoła nas, tak jak i istoty mroku, i nie ma tutaj znaczenia, jak je nazywamy. Książka zawiera 170 stron, ale weźcie pod uwagę to, że jest to format A4, czyli tych stron jest w rzeczywistości dużo więcej, i zawiera ona wszystkie informacje z zakresu tego, jak nawiązać kontakt z istotami światła, jak z nimi rozmawiać, jak je przywołać, które prośby zostaną wysłuchane, które nie zostaną wysłuchane. Wszystkie takie podstawowe rytuały magiczne, bardzo, bardzo proste dla osób, które są zaawansowane w technikach magicznych, ale również dla tych osób, które nigdy tego nie robiły. Są to wszystko rytuały bezpieczne, oparte na kontaktach z aniołami światła i one mają za zadanie pomóc Wam w sferze miłości, w sferze zdrowia, w sferze kariery finansowej czy w sferze takiej przemiany, czyli jeżeli chcecie coś w życiu zmienić, a także w sferze oczyszczania i oczywiście ochrony. Czyli jeżeli jakiekolwiek problemy w tych sferach występują, to z zastosowaniem tych wskazówek jestem pewna, że uda Wam się przyciągnąć znowu, czy przywrócić tą harmonię, spełnienie, szczęście, zadowolenie. W książce znajdziecie również bardzo ważne informacje na temat tego, jak korzystać z kart anielskich. Nawet osoby, które nigdy wcześniej nie miały z żadnymi kartami do czynienia, ale także osoby, które karty znają, obrazy anielskie, teksty również przykładowe rozmów z daną istotą światła. Ponieważ czasami jest tak, że to się wydaje takie proste, ale gdy coś nam w życiu doskwiera i nie wiemy po prostu, jak zacząć, jak przywołać tą istotę, poprosić ją o pomoc, żeby ta pomoc została nam udzielona. Dlatego macie przykładowe teksty, możecie je zmieniać, możecie je urozmaicić, jak tylko chcecie, ale mniej więcej tak należy takie prośby formułować, aby te istoty przyciągnąć i aby one mogły Wam pomóc, ponieważ pamiętajcie o tym, że istoty światła, czyli anioły, one nigdy nie przychodzą do nas, jeżeli je o to nie poprosimy, ponieważ one szanują naszą wolną wolę i należy je odpowiednio przywołać, aby mogły nam pomóc. Na stronie Magicznego Świata macie cały spis treści, czyli wszystkie rzeczy, w których książce są zawarte. I macie książkę w dwóch formatach. Format taki do czytania na komputerze, czyli albo na jakimkolwiek urządzeniu, nawet na telefonie, a także tą drugą wersję do czytania i dodatkowo do druku. Możecie sobie wydrukować na każdej drukarce, jaką tylko macie. I co uważam jeszcze może za warte tego, aby o tym powiedzieć, bo wiele osób, które zakupiły moją książkę Kurs Magii 3, zwróciło mi na to uwagę, że czcionka jest bardzo, bardzo piękna, ale dla wielu osób nieczytelna, czy są trudności z tym, aby ją przeczytać. Dlatego w najbliższym czasie postaram się ten Kurs Magii 3 zmienić, abyście mogli mieć tą czcionkę czytelną. W tej natomiast książce, Jak rozmawiać z aniołami, macie najlepszą czcionkę, najbardziej czytelną, jaka jest, czyli czcionka Arial. Każdy z Was wie, w każdym komputerze ta czcionka jest i ona jest bardzo, bardzo prosta, bez żadnych takich ozdób i
Zarówno w wersji do czytania na jakimkolwiek urządzeniu, jak i do wydruku jest ona bardzo, bardzo czytelna dla wszystkich osób, które również mają problemy z czytaniem na komputerze. Myślę, że z tą książką nie będziecie mieć problemu i może nawet ona Was zmotywuje do tego, aby sięgnąć większej ilości po książki elektroniczne. Moi drodzy, jeżeli cokolwiek jeszcze macie jakiekolwiek pytania do tego tematu, bardzo proszę w komentarzach tutaj na dole i życzę Wam niesamowitych doświadczeń z siłami światła. W książce macie również kilka słów na temat istot mroku, na co uważać, jak się od nich uwolnić i jak się po prostu nie dać zmanipulować. Ale przede wszystkim, jeżeli będziecie koncentrować się na tym, aby pracować z istotami światła, to te istoty mroku będą miały do Was utrudniony dostęp. Życzę Wam nie tylko wspaniałej lektury, ale życzę Wam również tego, abyście potrafili zmienić wasze życie przy pomocy tej książki. I uważam, że zawarłam w niej wszystko, wszystko co ważne, aby każdy z was, niezależnie od tego, na jakim poziomie jest, aby mógł te rady zastosować, te teksty zastosować i przyciągnąć do swojego życia szczęście, spełnienie, miłość, zadowolenie, co tylko chcecie. Dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania i niech siła światła będzie z Wami każdego dnia i pamiętajcie o tym, że to, z czym pracujemy, to, czym się zajmujemy, to automatycznie przyciągamy. Czyli czym więcej będziecie pracować ze światłem, tym przyjemniejsze rzeczy będą Wam się w życiu zdarzać. Do naszych kolejnych spotkań. Wasza Maria Bucardi.